dzisiaj zbudowaliśmy, tak naprawdę makietę miasta. Ona powstała w 2 godziny za pomocą około 60 dzieci tu z Kędzierzyna-Koźla. No i tutaj w zasadzie na pytanie nie odpowiedzieliśmy sobie, czy już jesteśmy gotowi zbudować miasto poza ziemią, ale na pewno jesteśmy w stanie zbudować tu w Kędzierzynie w tak krótkim czasie. No ta makieta jest według mnie fenomenalna, zwłaszcza, że to dzieci 10-letnie przy małej pomocy moich studentów zrobili. No w zasadzie cel został osiągnięty. Na pytanie żeśmy nie odpowiedzieli, bo dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, ale skoro dziś te dzieci potrafią takie rzeczy robić, to podejrzewam, że za te 50 lat już wyskoczymy poza ziemię. Boisko do piłki nożnej, basen, zjeżdżalnia wodna, kilka wieżowców, kino i różne zdoby. Próbowaliśmy zrobić jakby przeciw kosmiczną stację. Zaplanowałem w mieście, żeby był las taki fajny i budynki z drzewami i żeby latały statki, takie anteny były fajne. W zasadzie to jest takie miasto budownicze, w którym są różne oczyszczalnie wody, są też hotele różne. To jest miasto wody i tak będzie wyglądało miasto, jeśli każdy człowiek będzie oszczędzał choć trochę wody dziennie. I chcieliśmy przez to przekazać, że jakby warto oszczędzać wodę, bo świat będzie lepszy. To w tym miastu będzie mieszkać każdy człowiek, który właśnie będzie tą wodę oszczędzał. Spotykamy się dzisiaj na technicznej pobudce w Opolu. Tematem moich zajęć jest internet rzeczy. Temat bardzo fajny, nowoczesny, związany z internetem, ale nie tylko. Tak naprawdę sam internet każdemu kojarzy się z tym, że no, robimy coś po prostu tak na komputerze, łączymy się z jakąś stroną internetową, wysyłamy pocztę. Tak naprawdę mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że internet rzeczy to także jakby informacje, które urządzenia są w stanie sobie przekazywać właśnie przy wykorzystaniu sieci. Chciałabym dzisiaj właśnie dzieciakom powiedzieć o tym, że przy wykorzystaniu ich urządzeń, nawet samych smartfonów, wiele różnych organizacji może zbierać pewne dane, wykorzystywać w jakiś sposób te dane oczywiście, ale także pewne urządzenia, które na przykład mamy przy sobie, powiedzmy na przykład smartwatche, mogą także przekazywać bardzo cenne informacje pod kątem na przykład medycznym, pod kątem no powiedzmy reklam, sprzedaży, tak, i tego typu takich technicznych informacji, czyli jakby wykorzystujemy urządzenia, które przy pomocy internetu przesyłają dane, które gromadzone są w jakichś centrach danych, następnie przetwarzane i na tej podstawie mogą powiedzieć nam wiele informacji na temat konkretnego użytkownika, tak, ale także samego urządzenia. Dzieci w wieku 10-12 lat uczestniczyły w projekcie, w którym mogły wziąć udział w zajęciach technicznych, ale także tych pozatechnicznych, i brały udział w wykładach, pokazach laboratoryjnych, warsztatach, ale także miały przygotowaną specjalnie dla nich ścieżkę dydaktyczną, gdzie miały okazję zapoznać się z laboratoriami dydaktycznymi i naukowymi Politechniki Opolskiej.
podobało mi się sterowanie komputerem za pomocą mózgu. Sterowałam komputerem za pomocą mózgu. Tam bardzo się starałam, żeby kostka zniknęła, ale jednak mi nie wyszło. Zwiedzaliśmy całą Politechnikę, tutaj co było. Mieliśmy różne takie, bynajmniej dla mnie, fajne atrakcje, dużo się dowiedziałem. Najbardziej mi się podobało na Politechnice, jak byliśmy w tym muzeum. Były fajne różne rzeczy. Thank you.